robiąc kalabryjski rekonesans, zauważyłem, że tutaj co druga miejscowość ma w swoim słowie przedrostek marina. Ciro Marina, Marina di Strongoli, no po prostu co druga, trzecia miejscowość w Kalabrii to jest marina. Marina, 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 czyli bieganie i szwędanie się od Mariny do Mariny. Do Rossano. Rossano było pierwszym kalabryjskim centrum kultury bizantyjskiej. Osada ta została utworzona w II wieku naszej ery na mocy dekretu cesarza Hadriana. Cesarz zdecydował o budowie portu i w czasach swojej świetności port w Rossano mógł wodować, jak donoszą źródła historyczne, nawet około 300 statków. Źródła historyczne donoszą, że w Rossano urodziło się dwóch papieży, Jan VII oraz Jan XVI. Jan XVI został obalony przez cesarza Ottona i uznany przez Kościół katolicki jako antypapieża. Został ekskomunikowany, okaleczony i uwięziony w klasztorze. Właśnie jesteśmy we włoskiej lodziarni, jemy lody o smaku zupa inglesia. Byłem do Kalabrii w poszukiwaniu tego słynnego włoskiego, a w zasadzie kalabryjskiego Dolce Vita. Jestem w trakcie pierwszego joggingu, przebiegłem kilka kilometrów, biegnę w nieznane wzdłuż Morza Jońskiego. No i jest bardzo ciepło, 30 stopni, no, wspaniała pogoda, no ale niekoniecznie idealna dla biegania. Biegnę sobie po żwirowo-kamienistym podłożu. No jest to dosyć ciężkie podłoże, biegnie się trudno, no ale jakoś walczę z przeciwnościami terenu. Wybrałem się na wycieczkę w kierunku miejscowości Rossano. Biegnę szlakiem pięknych, purpurowo-białych, kwitnących oleandrów. No ilekroć jestem w klimacie śródziemnomorskim, to podziwiam te piękne oleandry. Właśnie dobiegłem do rzeki. Tutaj w tym miejscu, które tutaj widzicie na mapie, jest rzeka, no ale spójrzmy, koryto wyschło. No i ta rzeka prowadzi wprost do morza, no ale niestety nie wiem, czy ona całkowicie wyschła, czy koryto się pojawia po jakichś opadach. Tak. 7 kilometr biegu. Biegnę sobie wzdłuż Morza Jońskiego, biegnę w stronę hotelu. No jeszcze kilka kilometrów będzie trwała ta moja wycieczka. Kolejny odcinek zabawy nazywanej przeze mnie Zwiedzanie przez bieganie. Biegnę dzisiaj wzdłuż morza, robię takie wycieczki biegowe. No i tutaj lokalni rybacy połowiają ryby. Tu za mną są jakieś nieduże szalupy. Oni sieciami połowiają tutaj sardynki, sardele, tuńczyki i głowacze.